W końcu wyrwiecie mi tę rękę. Mam ci coś ważnego do powiedzenia. Co takiego? Już wiem, kto jest moim tajemniczym przyjacielem. I kto to jest? Santos. A któż by inny? To nie może być on. Ależ tak. Wcześniej myślałam, że to ty, ale się myliłam. To żadne z nas. Czemu nie? Daj mi jakiś dowód. Cześć. Diego, nie mogę teraz z tobą spokojnie porozmawiać. Czekaj. Roberto, czemu jesteś taką zołzą? Coś cię ugryzło? Spadaj. Już. Szybciej, bo pourywam wam łby. Strasznie wrzeszczy. O co jej chodzi? Nie wiem. Co robi z tą małolatą? Może się przyjaźnią. Przecież jest od niej znacznie starsza. Pewnie jest jej idolką. Tak jak moim jest Bob Esponja. Co kombinujesz? Mam pomysł. Powiedz mi. To niemożliwe. Mówię ci, że to Santos. O czym rozmawiacie? Czego nie zrozumiałeś w słowie spadaj? Nie przyszedłem do ciebie. Lola, wyjaśnij mu to. Chodzi o to, że Roberta... Przyszedłem porozmawiać z nią. Ze mną? Uczniowie z piątej klasy jadą na Sylwestra do Valle de Bravo. Może pojechałabyś ze mną? Ja? Tak. Nie może. Tata nie pozwoli jej jechać. Czemu nie? Bo nie. Jasne, że może. Mówisz poważnie? Tak. Zabawimy się, pewnie. Jedziemy całą klasą. Nie ściemniasz? Będziemy się opalać. To co? Zgoda. Przepraszam, mogę? Skoro musisz. Zaczynamy obchody święta Chanuka. Przepraszam, że ci przerwałam. Będziemy je spędzać razem, jak zwykle. Oboje z ojcem chcielibyśmy, żebyś był z nami. Wiem. Ale... Przepraszam, już ci nie przeszkadzam. Zajęłam się kwestią Mateo. Nie musisz już ściemniać, że mnie nie ma. Naprawdę? Nie wierzę, że spławiasz takie mega ciacho. Teraz chcę się pogodzić z Tomim. A ty mi w tym pomożesz. Sorki, ale mam inne plany. Idę na imprezę. To przez wasze spotkanie tajemnic. Skąd wiesz? W tej szkole wszystko się roznosi. Ale to ścisła tajemnica. Obiecujesz, że się nie wygadasz? Jasne. Nie jesteś zła, że wcześniej ci o tym nie powiedziałam? Przyjaźnimy się. Takie rzeczy mnie nie złoszczą. Serio? Tak. Kocham cię. Zawsze mnie ściskasz. To z miłości. Ale mnie dusisz i niszczysz mi fryzurę. Poszukam mi. Wyluzuj. Przeraziłaś mnie. Sprawdzę, czy już się spakowała. Nie wiem, jak to złożyć, co? Przestraszyłaś mnie.
Wychodziłaś, tak? Tak. Właśnie. Dowiedziałaś się czegoś? Tak jakby. Wiem tylko tyle, że spotkanie tajemnic odbędzie się w trakcie imprezy sylwestrowej. Pomożesz mi, prawda? Musimy wszystko zaplanować. Jasne. Ale najpierw coś ci wyjaśnię. Słucham. Jest różnica między byciem miłym dla Roberty, która też była dla mnie miła, a podlizywaniem się tej nieznośnej mi Colucci. Jest pedantką i żadna z nas jej nie lubi. Do rzeczy. Jestem z tobą i z Top Girls całym sercem i do końca. Świetnie. Poza tym wezmę ze sobą to. Spójrz. Działa? Niemożliwe. Dziękuję. Zapraszamy do fanklubu Rebelde. Con fanklub Rebelde. Tekst polski Marcin Leśniewski, czytał Ireneusz Królikiewicz.